Weź tak już na plecy sobie. Dobra. Jak pan się czuje, panie Krzysztofie? A o średnio. Co się stało się? Zostałem otruty i... To wiesz, nie wiem. I tak dalej. I trafiłem na... Dzień dobry. Gastrologia jest. Gastrologia tutaj. Tutaj gastrologia. Kto leży? Która? Duło. Nie. A długa? Duła. Duła. Duło. I leżę i... Ale jak tam zatruty? Co tam się stało? Nic nie widzę. Samo światło. Halo się. Przytrułem się troszeczkę. Przytrułem się. Nie ty jeszcze. Mieszkańcy. Wyłącz. Wyłącz. Skazuj to. Skazuj to. No co ma być kręcone? Skazuj. No dobra. Krzysiu, weź. Krzysiu, no weź. No. Dobra. Spokój się. Co? Coś to jest? No, też chciałeś. Ja tylko żartowałem. Masz. Masz, no. Skąd masz? Nie, to jest twoja. Masz. Schowaj. Masz. Ja nie wiem. Masz, no. Schowaj. Masz, bo taki już wziął z wypił sobie. Prezydent. Nie wypierdolili? Schowaj to. Tutaj ci ulicy. To że chciałeś sam. Jak zapraszasz na co to? Nie, no, zapraszam. Poprosił pan prezydencie, żeby przynieść flaszkę. Nie znasz mnie na ratach? Jak to się nie znasz na ratach? Tak? Jak to się nie znasz się? Tak. Pan chciał, przecież pan... No, tak. No tak. Chcesz zobaczyć, gdzie lekę? Może pan no, się zatruł alkoholem. Może pan się zatruł alkoholem. To my wypijamy, jak on nie chce. A jak leczenie? Dobre. A do kliniki? Do Szwajcarii, do Gracu, do Austrii. No daleko, tak. Daleko. Ja zaraz będą lekarz przyjdzie i zaraz będzie lekarz przeciw mnie. I wentro panu wstawiono? Nie. Nie wstawiono. Będę robić ten, jakąś nazwę, bo będą robić w środę już po tym, po świętach, tych 11 listopada. To co? Badanie? Laparoskopię? Lekoroskopię i jeszcze jedno będą. Jakie badanie? Lekoroskopię i jeszcze jedno będą robić badanie. Mamusia była? Była. Brat odwiedził? Boguś nie. Lekoroskopię i tą. To ty mówiłeś tą. Wiesz. I dają tabletki mnie. Jakie tabletki? Uspokajające? Jakiś kontroleks. Tabletki. Trzy razy dziennie daję. Ja zostawię to, co przyniosłem. Zabierę to w tej chwili. Zabierę to w tej chwili. To po co ja to przyniosłem? Zabierę to w tej chwili. Czy ty trochę rozumiesz? Ale przecież ty mówiłeś, żeby to przynieść. Ja tylko ratowałem. Ale ja wziąłem na poważnie, no. Zabierę to w tej chwili. Zabierę to w tej chwili. Nie chcę, no. Zabierę to w tej chwili. Ojczysta. Zabierz to w tej chwili. Dobra. Ty normalny, wiesz. Ty nie jesteś na ratę, Krzysiek. Ja bym przekonany, że ty naprawdę chcesz. Nawet przez telefon mówiłeś, że na poważnie. Ja to mówię, że tobie jest co? Ja nagrany mam to na telefonie, że ty zżyłeś sobie właśnie tą butelkę. W domu to dostaniesz. Wiesz? I kiedy wychodzi? Jak nic nie będzie, to może w czwartek. Nawet burmistrz Wasilka po Pułkowskim. Tylko jeszcze mogą mnie przerzucić, wiesz, tam, za ulicę. Na cmentarz? Nie. Za ulicę, na tą chirurgię. Aha, z ręką. A co z ręką się dzieje? Puchnie. I jak mocno puchnie? Dzień dobry. Dzień dobry. Na drzwiach napisane jest, przed wejściem na oddział proszę założyć ochraniacze. Wiem, się z problemami trudności. Zaraz oni pójdą. Tak? To ja mogę zaraz napisać i przeczytać i wtedy panowie weźmiecie sobie to do serca. I mogą tam mnie przerzucić jeszcze stąd. Bo lekarz mówił, że tam. Ładna siostra tam. Że
że tam jeszcze pójdę. Bo ręką musi być, był ordynator szpitala tego działu. Był, poznał. No, był i mówił, że na razie zbadamy pana na to, na żołądek, a później jak coś się dzieje, to przerzucimy tam, na tamtym oddział, bo rękę musi pana leczyć. Bo tak spuchnę. Można źle się. Zabierę do dobrze gościa. Bo to, mówił, tak spuchnięto, okrzęknięte, nie może być ręka. Musi być, bo już pod, zdjęte szwy, zdjęte wszystko, nie? Patrzył lekarz, to mówił, może być podprzęgnięta, letko. Mówi, może być. To gorąco, chodź na górę, też może być. No chodź. Ja już odstawię to na bok. Jest tak. Siedlica. Ale są wolne miejsca na sali. Są, jeszcze do łóżka. Proszę dbać o naszego prezydenta. Proszę dbać o naszego prezydenta. Jest zdyscyplinowanym pacjentem. Jest zdyscyplinowanym pacjentem. Smakuje. Wszystko tu smakuje. Wszystko smakuje. A coś ulubiona potrawa? Może kotlecik mielony? Gdzieś dostałem kotlecik mielony, dostałem ciemniaczki, dostałem słupkę, dostaję, wszystko gotowane dostaję. Może brakuje panu jakiejś kuchni domowej? Może bigosi, placki ziemniaczane, kapuśniaczek, co mam nie, 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 dziękuję bardzo za to. Na razie mnie nie było na to jeść. Ciężkostrawne. 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 A jak ogólnie są poczucie? Po badaniu. Wraca pan do zdrowia? No wracam, na razie dzięki Bogu dobrze się czujecie, ale po badaniu to wiesz, tym to na pewno będę leżeć pod kruplówką parę dni. I kto? Tak jak ten obok sąsiad, co leży, bo on jest... Też po laparoskopii. Co? Laparoskopii. Jemu kamienie dostawali. Co robili z kamieniem? Kamienie. Ale co robili z kamieniem? Dostawali. Aha, czyli miał w środku kamienie. Tak, w środku. A skąd ci wzięły te kamienie? Z ulicy. Na jaci. To proszę tego nie robić, panie prezydencie. Ja mówię do jego, mówię, czego ty kamienie jadłeś? No. Nie miałeś co jeść, tylko kamienie wpierniczałeś. On mówi, że blisko tam mieszka gdzieś tego szpitala miejskiego, tego PCK. PCK. I, Sienkiewicza. No, Sienkiewicza i tam i gdzieś jakby drogę robi. I mówi, na jaci kamieni i tu kamienie. Z głodu kamieni się najadł? Co? Z głodu? No z głodu, mój głodny był, trochę cmyknął, mówię, zanim się jedzenie, to kamieni. Tak. Mówię, to tak smakowali te brukowce? Mówię, ja brukowców nigdy nie próbowałem, choć układałem brukowce, ale nigdy kamieni nie próbowałem, żeby tak zjeść kamieni. A on mówi, tak poszli kamieni, to nie, fajnie z tym, z kleszeczką, jak nie, mówię, z kleszkami. Mówi, dwa kamieni zginęło i teraz... I mu grozi sprawa, bo dostali do kamienia. A jak opieka medyczna? Bardzo dobrze. A siostry są przesympatyczne? Wszystkie są. Ładne są, przesympatyczne. Tu najlepszy szpital, gdzie byłem, tutaj. Tu szpital ekstra. Co róż przychodzą badać, co róż ciśnienie, co róż krew pobierają od wszystkich nas. Co róż pytają się, jak zdrowie, lekarze. Tu sami profesorowie, a nie lekarze. To poznali ciebie, czy się tam przedstawiłeś? Mnie? Poznali mnie od razu. Autografy, jakieś zdjęcia, wywiady? Jedna pani, Ewa Łobacz, rekrutantka, przyjedzie do mnie na biuro moje, jak ja będę ze szpitala, żeby dla niej pracę znaleźć. A ty trzeba przywiozłeś? Tak, przywiozłem. Przywiozłeś, tak? Przywiozłem. Zapłacił tobie? Tak. I co jeszcze chciałem zadać? Kto jest lekarzem leczącym? Joanna Ho, no to mam zapisane. Moje czujne nazwisko. Nazwisko nie polskie jest nazwisko. Joanna Hołody. Hołody.
How are ty? To jakieś węgierskie nazwisko. Doktor. Doktor. Profesor. Ze specjalizacją. No. Młoda, ale zna się. Czy od razu to czy otrzymuje pan zaszczyt? Na razie w porządku tak, otrzymywałem. Były w pośladek. W rękę. W rękę. Dwa. Trzy razy dziennie. Oni to kuli strasznie. Był wprowadzony ten wentyl i przełoziły, dawały mnie. Ale później lekarka już, jak lepiej mi się zrobił, to kazała wyjąć wentyl i przeszli na te, na tabletki już przeszli. Czy ty masz? Ja tego nie będę załogi. Nie, to zaraz podtuczecie, panowie. Uspokój się. No chciałbym sam. Uspokój się. Ale sam działam. No. Zrobiłeś mi balona. To sami sam walnie ją. My ją walniem. Co? Za swoje zdrowie. No, walniemy. Dobra. Jak powiedzę ze szpitalca. Siostra blondynka. Co? Siostra blondynka. Tało? No. Małgorzata. Fajna. Panna. Co? Panna. Nie, no to wszystko robimy rzadkie. Co rozumiem? Może rzadkie. Oj, to jak zdrowie się. Jak chcesz to, ale ta też... A gdzie twoja jesteś, panna? Co? Panna, gdzie jest twoja? Ty, dzwoniła do mnie co ty byłeś z nią u mnie, co trener przymusiłeś. No, jak ona się nazywa? Justyna. Justyna dzwoniła. W jakim celu? A cholera wie. Wyzwanie, dzwonię do mnie. Może ona chce z tobą tego. Wyzwanie i wyzwanie. Może ona chce, żeby... I wyzwanie do mnie, bez przerwy. Ona może chce z tobą odbyć stosunek płciowy. Seksualne. Przerwy wyzwanie. No. I rozmawia z tobą? No. O czym? Co? O czym z tobą rozmawia? O pierdołkach takich wiesz. O pierdołkach. Wiesz. Ja już wiesz. I mówię, żeby ty do jej przedzwonił. Do przedzwonię dzisiaj. Wiesz. Mówiła, żeby... Bo coś ona tam mówiła, ale ja wiesz tam... Dobra, bo senny był. Nawet wiesz, który ty weź się trochę obstaw, albo jak ty, ja je obstawię, bo wiesz, o której potrafię dzwonić? O 24, że już tu cisza, trzeba być, a ona telefonem bernie mnie. A tak nie wolno w szpitalu robić. Co ona myśli, że to jakiś dom publiczny, czy co, szpital to... Co to za baba, jakaś młoda? Co? Młoda? On przyjął dla mnie telewizor. To my przecież przyjęliśmy telewizor też. Ten wasz telewizor to pójdzie na złom. A czemu? Nie gra. Ja dam o tym... Może trzeba go włączyć. O. Może trzeba ten telewizor włączyć. No, uczyliśmy go włączyć. Uczyliśmy. Mechanik patrzą. Przyjechał mechanik. Ale trzeba elektronika. Elektronika, nie mechanika. Od telewizoru się wziąłem. Który naprawdę... naprawdę telewizor. Przywozłem starego mechanika. Wiesz, który mnie wiele lat telewizory naprawiał, wiesz. Aż wziąłem, wiesz skąd, pojechałem za wygodą, z Jaroszówki. Tam mieszka na Jaroszówce, z nami, jak dokładnie, bardzo dobrym telewizorem. Znajomy twój naprawiacz. Co? Naprawiacz znajomy. No. Mechanik. Co? Mechanik znajomy. Od telewizoru. Tak. I przyjechał, wziął na stół, dom. Rozkręcił wszystko, zobaczył. Panie. Tak pokazał mi, zawiesz. Ale to też działał, sam widziałeś. Na raz tylko zadziałał. I tylko powiedział, a chwilę zajmie Adam. Panie Krzysztofie. Proszę Adama, to powiedz, że ja jego pierniknie, niech przyjedzie. Panie Krzysztofie, chciałbym pana zapytać, czy będzie pan startował na burmistrza Wasilkowa? No burmistrza tak. Wasilkowa. Będę. Bo w tej chwili burmistrzem Wasilkowa jest pan Pyłkowski. Pyłkowski i pan Pyłkowski. Ciszy. Już czuje się zagrożony. Umiesz ciszy, tak? Umiem ciszy. A to się nie ma czego wstydzić. To jest szpital, rozumiesz? Trzeba po cichu gadać. Ale kampanię wyborczą można prowadzić wszędzie. Nie, tam nie można. Bo mnie zaraz upierdolą. Przy ciebie. Tak. Słuchaj. Pan burmistrz Pyłkowski czuje się zagrożony. Co robisz? Czy ja w tej chwili siedziałem na internecie, na przykład ciekawą informację zdobyłem na informacie, tak? Że za fikcyjny ślub Polaka z jakąś obywatelką Ukrainy, czy skąd, Polacy biorą po 20 tysięcy. Jak wyjdę, to będę zakładać to. Biuro matrymonialne. No. To kawalerem. Co? Kawalerem będziesz? Nie, będzie właścicielem biura matrymonialnego. A kawalerem do wynajęcia?
Ja? No właśnie pytam się, kto będzie, no. Andrzej może. Nie, on będzie. Ja? No. Może Marek lepiej? Nie, ty. A widziałeś Marka? Widziałem Marka. Co Marka słuchasz? Marek, on zajmuje się donoszeniem, znaczy roznoszeniem, nie donoszeniem listów. Donosi listy. Anonimy. Słuchaj, zapytajmy się o te z prezydentem spotkania. A, no właśnie. I teraz panie Krzysztof jest w szpitalu i ominął pana spotkanie z prezydentem Truskolaskim, pańskim oponentem. Nie. Na który my idziemy 8. niezwłocznie. 18 będzie u nas. Na dzielnicy. Tak, u ciebie. A 18 kiedy będzie? Powiedzcie mnie. No nie wiem teraz, no ale będzie u ciebie, no, w Starosielcach. Ja wiem. Ja do 18. Zobacz, kiedy 18 będzie. Listopada, tak? Tak. 18 listopada mamy wtorek. Wtorek. A czekaj, a teraz mam 10. Dzisiaj mamy 10. 9. Dzisiaj mamy 9. 9. 9. Czy. Daj mi kalendarz na razie. Proszę ostrożnie, bo tam wypadają różne rzeczy. Ostrożnie. Puść. Tu możesz sobie trzymać. Tu też możesz trzymać sobie. Tu mi nie potrzebne. Ja mogę wyjść, bo ja mam badanie. Aha, 13 czwartek. O, ja mam badanie, wiesz. Cześć. Będą mnie wpuszczać, wiesz, w taką rurkę. Ja wiem. Wiesz, odwiozłem. Taką będę leżeć, uwiązany, wiesz, nogi, wszystko. Odwiozłem pod dom. Dadzą mnie tutaj taką, spryskają no. Gardło, wiesz, że zamrożą, żeby nie czuł. A co się stało się? Wiesz, wpuszczą. Tym aparatem, no już. Zadzwonię. Jak sprawdzę, nic nie. Ja zaraz zadzwonię. Pytałem się u swojej Joanny, pani doktor, profesor. No na razie się. No. I co? Czytałeś w gazecie? Może w gazecie nic nie było? Co? W gazecie nie było nic? No byliśmy już stawione jedno spotkanie. Ale o Adamie i o tym. Byliśmy i Marek postanowił wręczyć wióry dla pana. Marek? Tak, wióry w torbie. On przyniósł. Ale Marek wręczył. Ale ten, on nic nie powiedział? Wzięli te wióry, z tą torbę z wiórami, odnieśli na krzesło, gdzie Marek siedział. To Marek wziął, zadałem jeszcze raz, wzięli, położyli na środku na dywanie czerwonym i wtedy ich strażnicy wyprowadzili miejsce. Was? Nie, ja siedziałem obok tam, wiesz, obserwowałem, a ich wyprowadzili. Marka? Marka zadałem. A my z Krzyśkiem siedzieliśmy obok, obserwowaliśmy, byliśmy obserwatorami. Mhm. Ale kamerę mieliście? Nie, nie mieliśmy wtedy. Czemu wziąć kamerę? I jak to by od razu nas wywali, żeby zobaczyć, że filmujemy coś podobnego. Słuchaj, jak spotkanie jest... A kto będzie za taśmę płacił? Myślisz, ja będę zawsze za taśmę płacił? Słuchaj. Dwie dychy? Jak spotkanie jest z Golaskim, zawsze bierz kamerę. To co? Albo słuchaj. Kupisz taśmę z tego razem? Kupię. Zobaczymy, czy ty kupisz. Jeszcze mi nie oddał tamtych pieniędzy. Dobra, oddam. Słuchaj, jak jest spotkanie z Truskulackim zawsze, to pamiętaj, bierz kamerę i jak, dobra, mnie, będzie jak mnie nie ma, to nakryłeś wszystko. Dobra, ale jak będzie 18, to zobaczymy, czy ty dasz. Daśmy. Ja nie będę kupować, co? To nie są pieniądze komitetu, tylko moje prywatne. Pokaż, jakie tu taśma. Za dwie dychy. Pokaż, ja muszę zobaczyć. Chcesz zobaczyć? No. Dobra, to potem, bo teraz nie będę włączać. Ja nie będę włączać, jak się filmuje. To ja coś to ja tu przyjadę. Wtorek, spotkanie. Musisz startować na prezydenta wójta burmistrza Wasilkowa. Wiesz, zbadają, że będzie okej, okay, jak się mówi, wiesz. Bo tak, co podadzą, to na razie jest, nie podchodzi pod gardło. Już czwartek. Nie, wiesz. To podejrzewają, że lekkie zatrucie było, tylko wiesz, takie wiesz. Bo ja przecież zjadłem. Ten przyjechał do ten trochę też narobił mnie łomóz. Jadłeś to, co kupiłeś w sklepie w Wasilkowie. Zjadłem, wiesz co? No. Śledzie, ziemniaki i wiesz czym popiłem? Ale odczuchry. Mlekiem. Ale to było odczuchry? No. I to wiesz, ostre. No, panie Krzysztofie. I wiesz, ostre wiesz, założenie wiesz było. Że panie Krzysztofie, to było zakupione uczuchry. Co? Uczuchry. Uczuchry. Wasilkowie uczuchry było zakupione. I zjadłem, wiesz, w domu. Myślę, nie chciało się robić wiesz herbaty. Myślę, mleko sobie popiję ty, nie? Jak popiłem, to popiłem sobie. Wiesz, no robiłem sobie plan.
kwestii, które mnie trwało i dbało. To, że to wiesz, wyrwało mnie, wiesz, poszło na fajtowanie. To by dobrze było, jeśli to byłoby. Jak człowiek zżyga się, wiesz, wyrwie się, to już no, żołądek pracuje później. A to mnie nie wyrwało z powrotem to wszystko, wiesz, tylko wszystko, wiesz, podchodziło pod gardło, a to wiesz, ja już bardzo cenię gębę wszystko, żeby mnie naprawdę wzięło tak dobrze dwa razy gdzieś w kiblu, full, to by to wszystko już śledzić, to wszystko poszłoby do jamy, do jamy. Jeśli... Owsiaku? Pogadamy, jeśli mogę. Jeśli wszystko. Gdzie ma? Poprzedno. Jest flaszka. Nie. Chciałeś sam. Pokonią ciebie, zobacz. A to twoja. Pokonią ciebie. Siostro! Siostro! My ją sami golniemy. Sam chciałeś. Szczepania? No jeszcze nie. Ja żartowałem. Ja musiałem poważnie myśleć, a życzenie chorego jest, wiesz... Z tobą nie wolno pożartować. No dlaczego nie wolno? Jeden. Z tobą nie wolno pożartować, wiesz. Z tobą nie wolno, wiesz. Z tobą nie wolno, wiesz. A jak już teraz lepiej pule idą, czy nie? Co? Pule idą, już nie idą. Tak? Lepiej teraz? Normalnie. I jak trzeba. Stolec jest. I stolec jest. Ale stolec był luźny, twardy. Dzisiaj? Tak. Normalnie. A wczoraj? Też normalnie. A i przedwczoraj? Jak dom jeszcze był, nie? Dobra, cześć. Ja was wprowadzę do windy. Chodźcie. To nie do windy, tylko na... Weź. A my nie tędy wychodzimy. Wciśnij guzik. Proszę jeszcze raz wcisnąć. To są windy towarowe. To... Nie. To pan jedzie do góry, to... Cześć. I zrób pa. Jeszcze. Jak prezydent, tak. Panie prezydencie. Hello. O tak, jak Bush. Clinton. Dobra, idziemy. Dobra, wyszedł. Nie, to nie kręć. Dobra.